Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna to jeden z 14 podmiotów Polskiej Strefy Inwestycji. Obejmuje 19 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego oraz 11 w północnej części województwa mazowieckiego. Pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej już od ponad 23 lat pomagają zamieniać pomysły i marzenia inwestorów w rzeczywistość, oferując najwyższą w skali kraju, sięgającą nawet 70% inwestycji, pomoc publiczną. Przedsiębiorcy działający na jej terenie zainwestowali dotąd ponad 6 miliardów złotych i utworzyli ponad 10 200 nowych miejsc pracy. Pandemia koronawirusa nie zatrzymała działań strefy, zmieniła jedynie formę komunikacji z inwestorami. Tylko w ostatnim czasie kolejni z nich podjęli decyzję o umiejscowieniu biznesów na Warmii i Mazurach. Panie prezesie, co zyskuje przedsiębiorca, który dołącza do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej? Przedsiębiorca, który dołącza do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zyskuje przede wszystkim to, że może skorzystać z ulgi w podatku dochodowym. Jaka to jest ulga? Jest to ulga w wysokości maksymalnej do 70%. Jak w takim razie do Was dołączyć? Jak ta procedura wygląda? Wystarczy wejść na naszą stronę, wysłać wniosek, który jest złożony na stronie, ewentualnie wykonać telefon do któregoś z dyrektorów departamentu, umówić się na spotkanie, a my po prostu dalej pokierujemy. Czy kryzys, trochę paradoksalnie, to jest dobry moment na to, żeby może właśnie zainwestować na Warmii i Mazurach? Paradoksalnie kryzys może być dobrym momentem do tego, żeby zainwestować w nowe inwestycje na Warmii i Mazurach. Pokazuje to choćby przykład tego, że w ostatnim czasie 6 nowych inwestorów zainwestowało i powstają nowe inwestycje na Warmii i Mazurach o łącznej wartości 12 milionów. To na koniec, jak się z Wami skontaktować, gdzie szukać informacji na temat strefy? Szukać informacji na stronie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Resztę zapraszam do kontaktu bezpośrednio z naszymi pracownikami.